Witam wszystkich serdecznie, jestem Werbel, a to będzie film odnośnie sklepu. Niby banalna rzecz, ale jest kilka takich rzeczy, o których ludzie mogą nie wiedzieć i popełniać błędy tak zwanych nowicjuszy. Tak w ogóle swoją drogą przepraszam, że filmy pojawiają się co 2 dni. Może się zdarzyć, że będą co 3, ponieważ jak wiadomo, no w grze na razie nie ma eventów, nie ma aktualizacji. Nowa aktualizacja została oczywiście zapowiedziana na przyszły tydzień, ale równie dobrze to może być przyszła niedziela. Chociaż domyślam się, że może to być czwartek, tak jak poprzednio. Z tym, że było przeniesione. Ale oczywiście, nie przedłużając, przechodzimy do tego sklepu. Oczywiście, gdy aktualizacja już się pokaże, filmy raczej będą pojawiać się codziennie, ponieważ będę chciał przetestować nowe rzeczy, przede wszystkim listę życzeń. Także przechodząc już do sklepu, jest 5 rodzajów sklepu. To jest taki ten sklep podstawowy. Jak widać, możemy dostać rzeczy za diamenty oraz za złoto i nie polecałbym zdecydowanie kupować ekwipunku za diamenty. Zdecydowanie diamenty należy używać na przywoływanie postaci. Jest to najważniejsza rzecz w tej grze, jeżeli chcecie progresować, a ekwipunek mimo wszystko przyjdzie z czasem. Także jeżeli chodzi o sklep gildii, jest tutaj osobna waluta za polowania gildii i od kiedy jaki ekwipunek się tutaj będzie pojawiał. Także legendarny plus zaczyna się pojawiać w momencie ukończenia rozdziału kampanii 10.22, z tego co się orientuję. Oraz mityczny ekwipunek będzie się tu pojawiał od ukończenia kampanii 12.2. Także bardzo fajna rzecz. Nie zajmuje to dużo czasu, jeśli macie oczywiście regularnego Sorena w gildii. Bardzo fajna opcja. Wymiana tego ekwipunku nie jest ona jakaś droga, a zdecydowanie pozwala sprogresować szybciej dzięki temu ekwipunkowi. Także mamy dalej koszary i tutaj oczywiście mamy kolejną walutę, którą oczywiście są monety bohaterów, które zdobywamy za, najłatwiej powiedzieć, rozwalanie zielonych bohaterów w rozklekotanym wozie. Jeżeli chodzi o to, co najlepiej tutaj wymieniać, to oczywiście zbieramy na te kamienie tutaj elitarne. Jak widzicie, ja sobie użyłem tego tutaj, ale to było tylko i dlatego, że brakowało mi właśnie tej jednej postaci do zrobienia mitycznej Szemiry, także to był taki mały wyjątek. Zbieracie normalnie tylko i na te elitarne kamienie. No chyba, że tak jak mówię, brakuje wam jednej postaci do zrobienia jakiejś legendy czy tam mitycznego, to ewentualnie możecie to wymienić. Jeżeli tutaj chodzi o reset, te przedmioty oraz ci bohaterowie zawsze są ci sami. Czy byście zresetowali to za pomocą 1000 diamentów, czy minie ten miesiąc, zawsze będą ci sami bohaterowie i te same rzeczy. Jeżeli chodzi o sklep labiryntu, to oczywiście żetony labiryntu zdobywane oczywiście w labiryncie. I tutaj jest ta sama zasada, nieważne czy zresetujecie za pomocą diamentów, czy po prostu minie ten miesiąc, zawsze są ci sami bohaterowie. W sumie ma to swoje plusy i minusy. Plusy oczywiście takie, że jest tutaj przede wszystkim Nemora i Szemira, bardzo dobre postacie. W ogóle wszystkie postacie są używalne, ale te dwie są zdecydowanie wyróżniające się. No i plusem oczywiście jest to, że te postacie są mocne, więc fajnie, że można zdobyć je w dużych ilościach, czy to resetując, czy czekając, aczkolwiek resetowania bym nie polecał. Minusem jest oczywiście to, jeżeli tych postaci nie używacie, chcielibyście jakieś inne, nowe, no to niestety ich tutaj nie dostaniecie. Także oczywiście nie popełniajcie takiego błędu. To się tyczy przede wszystkim nowych graczy, nie resetujcie za 1000 diamentów w nadziei, że otrzymacie tutaj nowych bohaterów, ponieważ zawsze będą ci sami. Jeżeli chodzi o sklep pretendentów, to oczywiście jest to waluta zdobywana w turnieju pretendentów, o którym był inny film. Jest oczywiście ona produkowana na godzinę, a nie zdobywana na przykład za wygraną walkę. I tutaj oczywiście jest ta sama zasada, czy byście zresetowali, czy byście poczekali ten jeden dzień w tym przypadku. Bohaterowie zawsze są ci sami, oni nigdy się nie zmieniają. Oczywiście to ma znowu swoje plusy i minusy.
ponieważ jako, że ten timer ma tutaj jeden dzień, to myślę, że fajnie by było, gdyby kiedyś zrobili tak, że ci bohaterowie będą zawsze, czyli Atalia i Aziz, no bo są rzadcy, wiadomo, ale ci czterej bohaterowie mogliby się zmieniać codziennie. W sumie byłoby to fajne urozmaicenie, ale oczywiście to już leży w kwestii twórców, jak rozwinie się gra. Także to by było na tyle. Tak jak mówię, no przepraszam, że te filmy pojawiają się tak, a nie inaczej. Na razie w grze jest niestety przestój, no nic się nie dzieje. Tak naprawdę jedyne, co wystarczy zrobić w grze, to wejść, odebrać skrzynkę, zrobić dzienne misje, no i wyjść z gry, jeżeli macie taki twardy postój, tak jak ja tutaj mam na 11:36. No nic na to nie poradzę, jedynie mogę czekać na rozwój gry. Ewentualnie, jeśli ukaże się jakaś inna gra warta uwagi, to dorzucę ją na kanał i będę nagrywał dwie gry. Także dziękuję oczywiście wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że komuś to pomoże. Przede wszystkim nie resetujcie tych sklepów, bo nie warto. 1000 diamentów to jest naprawdę duża ilość, a nie otrzymacie żadnych nowych bohaterów, tylko tych samych. Także jeszcze raz dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach i poradnikach z AFK Arena.